26 stycznia przed godziną 16 w Łagiewnikach na ulicy Wrocławskiej doszło do dwóch zdarzeń drogowych z udziałem trzech pojazdów. 56-letni kierowca Mercedesa nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu marki Kia, kierowanego przez 48 latka, doprowadzając do zderzenia. Następnie z takiej samej przyczyny w Mercedesa uderzyło auto marki Renault, którego kierowcą był 20-letni mężczyzna. Wobec kierowców Mercedesa i Renault zastosowano pouczenie.